Cześć. Dzisiaj przedstawimy Wam postać Wsjewołoda Meyerholda. A zrobimy to w sposób nieoczywisty i przewrotny. Bawcie się dobrze. O, czekajcie, bo szef do mnie dzwoni. No, co jest, szefie? Cześć, Kuba, jak Wam idzie? To jest wszystko gotowe, myślę. Idzie dobrze. Wykonują akcje, które im zleciłem tutaj. Każdy ma swoje działanie. A przestrzeń? Przestrzeń będziemy niedługo wyznaczać. Słuchaj, wolałbym zobaczyć to. A, chcesz to zobaczyć? Okej. Dobrze, już włączę wideo. No, także tutaj jak widzisz, mamy wstępnie zabudowę. Niedługo będziemy tworzyć kwadrat. Tutaj dam Ci tylko skierowanie na tylny plan, żebyś lepiej to zobaczył. Ale wiesz co, poczekaj, muszę przejść w inne miejsce, bo gubi mi się zasięg. Ej ludzie, jak tam z kwadratem? Możemy zaczynać? Tak! Okej, dobrze, teraz pokażę Ci trochę z tego, jak to budujemy. Okej. Już jesteście gotowi? Dobra, to na pozycję. No dobra, no to powodzenia. Działanie. Odkaz. Działanie. Wsjewołod Emiliewicz Meyerholdt był z pochodzenia Niemcem i zmienił swoje imiona tuż po dostaniu obywatelstwa rosyjskiego. O ile dobrze pamiętam. Jego kariera miała kilka etapów. Jednym z pierwszych było ukończenie szkoły prawniczej i rozpoczęcie działań teatralnych. Później, bodajże po roku 1905, załapał się do teatru omawianego już wcześniej przez nas Stanisławskiego i był jednym z jego najlepszych uczniów. Jednak po czasie wyłamał się z tego, żeby pracować nad własną techniką nauczania aktorskiego, którą nazwał treningiem aktorskim, czy też biomechaniką. W biomechanice chodzi o to, żeby wszystkie działania aktorskie i wszystko, co robi aktor, było działaniem pożądanym, nic nie było przypadkowe ani prywatne na scenie. Padł mocny nacisk na to, żeby aktor był jakby mistrzem w każdej dziedzinie. Wplatał tam m.in. elementy komedii dell'arte, działań fizycznych, elementy cyrkowe. Gimnastykę. Gimnastykę też. Później przekształcał to na etiudy jakby podobne do gimnastycznych, jednak o troszkę innym charakterze. Tutaj też jego idei chodziło bodajże o to, żeby widz nie był tylko biernym obserwatorem, czy też składnikiem tego wszystkiego, ale żeby mógł też poczuć, że on jest w tej przestrzeni i że to, co się dzieje, dzieje się również wokół niego. Dlatego też budowali oni do spektakli podesty wokół widzów, czy też miejsca, w które wybiegali aktorzy. I na przykład mogło być tak, że tak jak ty teraz tutaj siedzisz, to tuż obok ciebie mógł być aktor, który wykonywał dane działanie i czujesz się, jakbyś był częścią tego wszystkiego, jakbyś po prostu uczestniczył w tym. Chciał na przykład zrobić coś takiego, że
żeby dawać robotnikom żetony, dzięki którym, jeśli uzbieraliby odpowiednią ilość, to mogliby uczestniczyć w spektaklach za darmo. Co później się przekształciło w to, że w ogóle chciał, żeby spektakle były darmowe dla wszystkich, żeby każdy mógł dotrzeć do tej sztuki. Może coś więcej powie wam nasz gość specjalny. Cześć. Cieszę się, że chcecie się dowiedzieć czegoś o Meyerholdzie, ponieważ naprawdę bardzo mało się o nim mówi. A mam wrażenie, że jego twórczość miała wpływ tak naprawdę na niemal wszystkie aspekty nowoczesnego teatru, tego co w tej chwili uznajemy za teatr nowoczesny. A więc zacznijmy. Всеволод Емілійович Мейерхольд był aktorem, reżyserem i reformatorem teatru żyjącym w Rosji na początku XX wieku. I podkreślam, że był reformatorem, ponieważ on dokładnie taki miał plan swojej pracy w teatrze. Postawił sobie za cel zrewolucjonizowanie teatru w chwili, kiedy zaczął indywidualną karierę i konsekwentnie postępował na tej ścieżce. Był uczniem Konstantina Stanisławskiego i Niemirowicza Danczenki i aktorem przez dość długi czas aktorem Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Natomiast po pewnym czasie pracy w MHAT-ie doszedł do wniosku, że teatr realistyczny się, formuła teatru realistycznego się wyczerpała, że teatr realistyczny nie sprawdza się, teatr oparty na przeżywaniu, na emocjonalnym przeżywaniu aktora, emocji postaci, na realistycznym odgrywaniu życia, nie sprawdza się w nowej dramaturgii, która się pojawiła w tym czasie, dramaturgii symbolistycznej, czy nawet już potem futurystycznej i jeszcze dalszy. Ten teatr po prostu przestał produkować dobre sztuki, przestał produkować adekwatne do zapotrzebowania widowni spektakle teatralne. Dlatego stwierdził, że konieczna jest zmiana w sposobie funkcjonowania teatru, konieczne jest przywrócenie teatrowi jego teatralności, czyli tego oderwania go od literatury i przywrócenia tego, co sprawia, że jest on osobną sztuką. Stwierdził, że musi powrócić, czy teatr musi powrócić do formy teatru umownego, czyli teatru, który w żaden sposób nie udaje życia, ale całym sobą, wszystkimi swoimi środkami, jak najbardziej charakterystycznie teatralnymi, pokazuje, że jest formą sztuki, pokazuje swoją sztuczność rozumianą właśnie jako artyzm, jako gra, jako specyficzna kompozycja działania. Co za tym szło? Zmienić się musiało to, co było sercem spektaklu, czyli działalność samego aktora. Aktor musiał nauczyć się, czy nabrać umiejętności działania w innej formule niż tylko odtwarzanie życia. Musiał nauczyć się nie być aż tak naturalny. Właśnie musiał się nauczyć być sztuczny, co było dość zaskakujące, bo okazało się, że aktorzy nie umieli grać przy zachowaniu ścisłej formy geometrycznej na przykład, czy ścisłej stylizacji mowy. Meyerhold rozpoczął więc trwający wiele, wiele lat eksperyment praktyczny, mający na celu stworzenie nowego sposobu edukacji aktora i nowego sposobu gry aktorskiej. Ten nowy sposób gry aktorskiej miał się opierać przede wszystkim na ekspresji fizycznej, na ruchu. Ponieważ Meyerhold doszedł do wniosku, jedną z jego inspiracji na tej ścieżce było tak zwany bałagan, czyli rosyjski teatr jarmarczny, bardzo często kukiełkowy. I tam on dostrzegał, że chociażby taka właśnie kukiełka potrafi, mimo statecznej twarzy, narysowanej przecież, potrafi skłonieniem ciała wyrazić taką czy inną emocję. I to prowadziło go w kierunku myślenia, że tym więcej możliwości wyrażania ciałem komunikatu teatralnego ma aktor. Silnie inspirowała go w tamtych teatrach, ale w Jarmarku także ta strona zabawy teatrem,
strona, która pozwalała w jednym momencie łączyć bardzo poważną, piękną poezję czy śpiew z bardzo wulgarnymi żartami, z dowcipami, tańca ze słowem, czyli takich bardzo wydawałoby się nieprzystających elementów w sposób bardzo ostrego montażu je zestawiać i to przechodziło na jarmarku, to działało, to bawiło widownię. Po wybuchu rewolucji październikowej, którą bardzo mocno się zaangażował, jego myślenie o aktorstwie i teatrze szło w jeszcze innym kierunku. Bardzo zależało mu na tym, żeby doszło do profesjonalizacji zawodu aktora i reżysera. Był przeciwny tym wszystkim technikom opartym na przeżywaniu, na wczuwaniu się, ponieważ one oparte były w dużej mierze na chwili, na chwilowym natchnieniu i taki aktor, tak działający, nigdy, jak twierdził Meyerhold, nie był w stanie gwarantować efektu swojej pracy. Chodziło o to, żeby aktor mógł profesjonalnie podejść do swojego zawodu, miał narzędzia do tego, by każdego wieczoru, nawet jeżeli będzie grał przez wiele lat, był w stanie mieć kontrolę nad efektem swojej pracy. Dlatego stworzył biomechanikę teatralną. Biomechanika teatralna, czyli system, jakby pewien światopogląd na aktorstwo, pewien system aktorstwa, ale też bardzo konkretny trening fizyczny aktora, który byłby podstawą do tych, właśnie taką techniką, rzemieślniczym, zebraniem rzemieślniczym technik, które aktor może wykorzystać. I teraz biomechanika teatralna, wyjaśnię tutaj nazwę, bo to jest chyba najbardziej kojarzona nazwa z dokonaniami Meyerholda. Biomechanika teatralna to jest pewnego rodzaju przesunięcie nazwy gałęzi medycyny tak naprawdę. Biomechanika w medycynie oznacza badanie ruchu organizmów żywych. I teraz przesunięcie, którego dokonał Meyerhold, czyli stwierdzenie biomechanika teatralna, mówiła na temat badania czy technik ruchu aktora na scenie. Czyli takiego badania bardzo specyficznego żywego organizmu, jakim jest aktor w bardzo specyficznych warunkach, jakim jest scena. I teraz dla opanowania tych narzędzi Meyerhold powołał w oparciu o najnowsze badania psychologiczne, dokonania ówczesnych badań nad pracą człowieka, stworzył specjalny trening oparty przede wszystkim na świadomości. Aktor w każdej chwili musi być świadomy tego, co robi, i aktor musi w każdej chwili być świadomy, w jakiej pozycji znajduje się jego ciało i jak wygląda jego ciało z zewnątrz. Potem oparty był ten trening także na planowaniu, czyli właśnie aktor w każdej chwili kontroluje swój ruch, przewiduje go i zgodnie z powziętym planem, zadaniem wypełnia swoje zadanie. I trzecia sprawa to trening oparty na pobudzeniu odruchowym. Pobudzenie odruchowe to zdolność czy tempo reakcji organizmu, reakcji aktora na zadanie dane z zewnątrz, jego umiejętność do oddania odpowiedzi na to zadanie w postaci działania ruchowego i głosowego. Aktorstwem biomechanicznym wiąże się też zupełnie inne postrzeganie sposobu komponowania roli. Według Meyerholda jego postrzeganie sztuki w ogóle i w związku z tym postrzeganie tak roli dla aktora, jak spektaklu, to dla reżysera zadanie, było zbliżone do tego, jak powstawanie dzieła sztuki postrzegali konstruktywiści rosyjscy. I w latach 20. wyszli oni z założenia, że sztuka nie jest porywem talentu, natchnienia chwilowego i wyrażania wewnętrznych emocji artysty, ale jako członka społeczeństwa powinna ta sztuka być społecznie użyteczna. I widziano zadanie artysty w tym, że w sposób umiejętny i piękny komponował elementy, które składają dały się na dzieło sztuki. Tak też Meyerhold widział kompozycję roli przez aktora. Miał do dyspozycji aktor
umiejętności techniczne, walory swojego ciała, walory swojego głosu, oczywiście wytrenowanego, będącego pod kontrolą, a do tego całą historię teatru, którą znał, doświadczenie z życia, obserwacji na przykład, i z tych elementów mógł, no właśnie, chociażby na zasadzie montażu, tak jak to było w Grotesce, zestawiania ze sobą nawet bardzo rozbieżnych, wydawałoby się, elementów, tworzyć swoją rolę, komponować ją, konstruować. Chciał oderwać, uniezależnić teatr od literatury, dlatego w jego poglądzie reżyser mógł korzystać z tekstu sztuki dramatycznej na równoważnych prawach jak z muzyki, scenografii, techniki aktora, tego co właśnie słychać, tego co widać na scenie. Więc tekst nie był już nadrzędną sprawą, nadrzędnym tematem, czymś co teatr miał tylko jakby przedstawić, inscenizować najwierniej jak to możliwe. Meichold stwierdził, najważniejsza jest myśl autora. Jeśli możemy, umiemy przekazać myśl autora, wtedy elementy, których użyjemy do zrobienia tego, mogą pochodzić z różnych kierunków i z różnych części jakby teatru. Meyerhold jest w końcu twórcą programów nauczania, jest twórcą nowoczesnej szkoły teatralnej, tak jak o niej teraz myślimy. I w tych latach 20., które wydają mi się tak naprawdę pewnym rozkwitem jego twórczości, stanowił absolutne epicentrum świata artystycznego. Wspomniałam już o Lubow Popowej, ale scenografię dla Meyerholda tworzyli tak czołowi przedstawiciele ówczesnych ruchów plastycznych jak Malewicz, Rodczenko, Stiepanowa na przykład. Muzykę do jego spektakli tworzył Szostakowicz. A z takich ciekawostek może wspomnę nawet to, że w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakow napisał nawet scenę, w której występuje Meyerhold, czy ona w ogóle odbywa się w Teatrze Meyerholda. Jakby do tego stopnia stanowił on epicentrum życia artystycznego Moskwy. Ponieważ oprócz działalności artystycznej prowadził też pewnego rodzaju działalność polityczną, to znaczy po wybuchu rewolucji październikowej Meyerhold opowiedział się za nową władzą, opowiedział się za władzą komunistyczną i wszedł w struktury partii komunistycznej i przez kilka lat sprawował, pełnił był na stanowisku kierownika oddziału teatralnego, czegoś, co moglibyśmy nazwać Ministerstwem Kultury w tym nowo powstałym rządzie komunistycznym. Więc działając politycznie, działał na rzecz zarówno reformy właśnie oświaty teatralnej, w ogóle szkół artystycznych, jak również, co ciekawe, działał na rzecz prawnej ochrony praw autorskich reżysera i aktora do spektaklu. Ciężko powiedzieć, ciężko znaleźć osoby, które faktycznie pracują jakby stricte biomechanicznie, tak jakby używają metody Meyerholda do swojej pracy, czy jakby są ze szkoły Meyerholda. Dzieje się tak dlatego, że biografia Meyerholda potoczyła się tak, a nie inaczej. On pod koniec, znaczy w 1938 roku został aresztowany i rozstrzelany w więzieniu za nieprawomyślność czy obrazę władzy, choć nigdy wprost nie sformułowano tych zarzutów, to jednak domniemuje się dzisiaj, że list napisany przez żonę Meyerholda, a jednocześnie główną aktorkę jego teatru, Zinaidę Reich, obraził Stalina, przez co odwet był taki, że Zinaida Reich została zamordowana na miejscu w ich mieszkaniu w Moskwie. Tymczasem Meyerhold jako postać bardzo znana, celebryta, został aresztowany pod zarzutami szpiegostwa i sprzeniewierzenia się władzy i potajemnie zamordowany w więzieniu. Jego twórczość, po tym incydencie, jego twórczość została objęta zakazem cenzorskim na ponad 20 lat, dlatego
ten przekaz, czy to biomechaniki, czy jakiejś dalszej archiwum, spuścizny myśli Meyerholda, pisma nigdy nie wydane, to wszystko zaginęło, zostało zniszczone, a przekaz ustny był zabroniony. Nie można było wspominać imienia Meyerholda, nie można było wymieniać hasła biomechanika. Ten zakaz podniesiono dopiero w 1956 roku i dopiero od wtedy na nowo ruszyły badania, na nowo ruszyły przekazy, no ale jednak ta ścieżka została przerwana. Dlatego dzisiaj, choć istnieją bezpośrednie nawiązania, to znaczy wydarzyło się tak, że w latach 70. jeden z wychowanków Meyerholda, a do jego, jakby jego wychowankowie, jego szkoły tworzyli w latach 30., 40., aż po lata 60., 70. tworzyli całe pokolenie najsłynniejszych twórców teatru i filmu rosyjskiego, a nawet nie tylko rosyjskiego, bo i światowego, bo jednym z jego uczniów jest przecież Siergiej Eisenstein, czyli jeden z największych reformatorów filmu wczesnych, czyli Gennady Bogdanow i Aleksiej Lewiński, którzy do dziś uczą biomechaniki, są mistrzami techniki i nie tylko w Rosji, bo na całym świecie faktycznie prowadzą warsztaty i uczą tej techniki. Jeśli chcielibyście zaczerpnąć u źródła tej wiedzy i praktycznej techniki, to jest to od czasu do czasu możliwe w warsztatach prowadzonych w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie dosyć często zapraszany jest Aleksiej Lewiński. Bo jeśli chodzi o wiedzę z książek, to w języku polskim jest to dosyć trudne. Książki, które wyszły na temat Meyerholda, datują się gdzieś na lata 60. Wtedy wyszła zarówno, w zasadzie jedyna jego książka, przetłumaczona na język polski, czyli zatytułowana po polsku Przed rewolucją. Natomiast mamy też korespondencję i bardzo ciekawy tom wspomnień o Meyerholdzie pod tytułem Spotkania z Meyerholdem. Niedawno dosyć wyszła książka Eisensteina, czyli właśnie Eisenstein o Meyerholdzie. Natomiast polecam Wam zerkać od czasu do czasu do Didaskaliów. Tam pojawiają się trochę bardziej współczesne teksty na temat Meyerholda i trochę tej wiedzy stamtąd można zaczerpnąć. Natomiast co chciałabym zaproponować Wam, co moglibyście przejąć z tego myślenia, które reprezentował Meyerhold, to przede wszystkim erudycja. Druga sprawa to eksperyment. Powtórzcie gest Meyerholda, czy możecie powtórzyć gest Meyerholda. On z historii teatru wziął to, co wydawało mu się najbardziej inspirujące i w praktyce sprawdził przydatność tych elementów do swojej pracy, do wrażliwości współczesnego twórcy i odbiorcy. I to samo możecie zrobić. I to samo zresztą robicie. Teraz sprawdzając, czy to, co proponuje Meyerhold, Kantor czy Grotowski, czy jest ciągle przydatne, żywe i funkcjonujące. Więc ten eksperyment praktyczny. I trzecia sprawa to chyba przede wszystkim samoświadomość i samokrytycyzm. Znaczy samoświadomość twórcza. Wiedz w każdej chwili, co robisz, wiedz w każdej chwili, jak wygląda twoje ciało na scenie, w każdej chwili wiedz, co chcesz przekazać swoim działaniem swojemu odbiorcy. Powodzenia.